Druga część gospodarczego dyptyku. Tym razem mam dla Was obiecany materiał, w którym będą bezpośrednie porównania z Polską i naszymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Polska ogólnie jest ciekawym krajem dla rosyjskich ekonomistów, ponieważ jest to średniej wielkości państwo, na dodatek słowiańskie. Litwa czy Czechy są o wiele za małe, żeby porównać je do Rosji. Natomiast Polska ma wystarczająco dużo średniej wielkości miast i odpowiednio duże odległości, żeby trapiły ją podobne problemy i potrzeby, co Rosję. Choć oczywiście proporcjonalnie na znacznie mniejszą skalę. Dlatego też rosyjscy ekonomiści z dużym zainteresowaniem śledzą nasze wskaźniki i od czasu do czasu głośno wyciągają wnioski. Tutaj warto również dodać, że Polska była nazywana swego czasu laboratorium pierestrojki i zachęcana przez ZSRR do szybkiej, zdecydowanej przebudowy gospodarki. To właśnie w oparciu o polskie doświadczenia transformacji Rosja nieudolnie i na pół gwizdka rozpoczęła swoją przygodę z otwarciem się na McDonalda i Pizza Hut. Bohaterem dzisiejszego materiału będzie pan Bulat Iskanderowicz Nigmatulin. Jest to rosyjski doktor nauk technicznych, autor ponad 150 artykułów naukowych, a także 6 patentów. Jest członkiem Rady Rosyjskiej Atomistyki, członkiem Rady Bezpieczeństwa oraz dyrektorem generalnym Instytutu Problemów Energetyki. Z tego co znalazłam, jego główną specjalizacją są tematy energetyczne, z naciskiem na atomistykę. Ceny energii oraz jej konsumpcja czy utylizacja zużytego materiału radioaktywnego są tematami, w których z reguły zabiera głos i ma co nieco do powiedzenia. Niemniej jednak, mniej więcej od 2018 roku zaczął bawić się wskaźnikami makroekonomicznymi Federacji Rosyjskiej. A co za tym idzie? Głośno mówić, że nie wszystko się w nich styka i zgadza, mówiąc delikatnie. Wystąpienie, które teraz zobaczycie, miało miejsce 22 września 2020 roku. W czasie panelu o nazwie Kryzys covidowy i jego wpływ na gospodarkę i przemysł Rosji, zorganizowany przez Izbę Handlu i Przemysłu Federacji Rosyjskiej. Niewątpliwie nie jest to jakieś spotkanie w piwnicy u wujka Igora, a konkretne wydarzenie z panelem konkretnych ekspertów. Samo wystąpienie pana Nigmatulina jest znane i popularne w Rosji. Oryginał ma 40 tysięcy wyświetleń na kanale Izby Handlu i Przemysłu Federacji Rosyjskiej, co może nie jest za dużo dla YouTube'a, ale dla kanału tej organizacji jest kolosalną liczbą. Ich produkcje z reguły notują niecałe 100-200 wyświetleń. Drugie życie wystąpienie doktora otrzymało dzięki Facebookowi, gdzie wycinki aktywnie krążą w nagrupach i fanpage'ach, gdzie nabijają setki tysięcy wyświetleń. Więc materiał jest w Rosji znany i wygenerował wiele rozczarowanych komentarzy o rosyjskiej rzeczywistości, w której przyszło widzom mieszkać i pracować. Natomiast my obejrzymy ten materiał z zainteresowaniem i nutką satysfakcji, nieprawdaż? Вещей правильно сказали, будем поддерживать. Нигматулин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем энергетики, член Совета. Включите, пожалуйста, слайды. Слайды, пожалуйста. Я хотел бы рассказать, где мы находимся. Следующий слайд. Наша страна. Вот на этом графике написано, что за 30 лет мы увеличили наш ВВП от 2019 года на 20%, а так уже примерно на 15%. Мир ушел в два раза. Я буду сравнивать с Польшей. Вот всеми по телевизору облаганной Польши, вот такая плохая Польша, она увеличила в 2,5 раза. Я не говорю о Китае и Южной Корее. Следующий слайд. Мы отстали. Темп роста. Меньше 1%. В Польше 3,5%. Следующий. Я не говорю о остальных странах. А мы по ВВП на душу населения, мы так на 50-м месте. А, и на 15% меньше, чем Польша. А в 90-м году Польша была хуже, чем мы, РСФСР. Следующий слайд. Эффективность наших вложений. На 1 рубль 2,8 рубля последние годы. Мир. Следующий слайд. На 1 доллар 4,85 рублей. 5 долларов. Неэффективность наших вложений. Следующий слайд. Вывоз капитала. Здесь мы впереди планеты всей. Здесь уже Константин Анатольевич говорил. Мы непрерывно вывозим капитал за границу. В результате у нас нет инвестиций. То есть это примерно 750 миллиардов с 2008 года. Следующий. И продолжает вывоз капитала за границу. Никого это не волнует. Теперь где мы находимся? Доходы населения
в долях ВВП. У нас примерно 55%, а в Польше 70%. Много стран Евросоюза 70%. То есть мы не доплачиваем наше население, учитывая сейчас, что расслоение у нас значительно больше, то основная масса населения получает примерно 45%. А такого расслоения нет в Польше. Следующий слайд. Доля консолидированного бюджета ВВП у нас 33-34%, а в новых странах Евросоюза и Польше 44-43%. Дальше. Значит, нет соответствия социальной сферы. Следующий слайд. Доля социальных расходов в долях ВВП у нас 17%. 17%, в этих странах 27%. Соответственно, вот там рассказывают про предприятия культуры, прочие науки. Значит, мы совершенно не доплачиваем в этот сегмент. Следующий слайд. Теперь о доле среднего класса. В каких-то странах сказал, что можно взять минимальную оплату труда. Сейчас это обратно. Вот так. Минимальная оплата труда и плюс 1,5 на 50%. Но не в нашей стране. Средний класс – это то, кто может домашний хозяин купить квартиру в ипотеке за 20 лет, оплачивая 30% дохода домашнего хозяйства. У нас таких 18 в 2019 году. А в этом году уже будет меньше. В Польше 70. Доля бедных безумна, 20 миллионов. И вот последние годы, вообще последние 10 лет, эта доля никак не меняется и будет продолжать оставаться на этом уровне. Вообще это мало кого беспокоит. А вот что у нас впереди планеты всей? Доля, количество долларов миллиардеров на 100 миллиардов долларов ВВП в долларах Центрального банка 6,2, в Польше 1. 6,2 и в Польше 1. В Соединенных Штатах 2,9, в мире 2,4. У нас сверхвысокая концентрация сверхбогатых. А что в результате? Это ужасный график. Это график, общий коэффициент смертности на 1000 человек, это общая смертность от всех причин на 1000 человек, по годам. Вот 80-й, 90-й год, вот это вот слева, это примерно 10, около 11. Потом скакнуло, потом упало, сегодня у нас будет в этом году уже 13. А если взять интеграл, площадь под кривой, 13,5 миллионов сверхсмертности, которая произошла за эти 30 лет. Это точно столько, сколько было погибло в Российской Федерации во время Великой Отечественной войны. 13,5. И, наконец, воспроизводство населения. Следующий слайд. Вот. Это общий коэффициент рождаемости. Или фертильный коэффициент – это количество детей на одну женщину. Или общий коэффициент рождаемости. Сейчас заканчиваю. Значит, мы тогда, после войны, вот мое поколение, наши матери рожали по среднему трое детей. Сегодня мы потеряли нерожденных детей за эти 30 лет 10 миллионов. Вот это удар по российской цивилизации. Первый удар был, конечно, Великая Отечественная война, а это второй удар. Об этом надо говорить, а не благостно рассуждать, какое у нас правительство туда-сюда, оно же не понимает и не понимает. Мы непрерывно разрушаем свою цивилизацию. Вот результат 30 лет. Спасибо. Dziękujemy, panie doktorze, i prosimy o więcej. Pan Nigmatulin dość regularnie zabiera głos, więc prawdopodobnie jeszcze pojawi się w przyszłości, na przykład w temacie demografii. Na kanale Moskiewskiego Forum Ekonomicznego jego wystąpienie podsumowano następująco. Cytuję. Doktor nauk technicznych, dyrektor generalny Instytutu Problemów Energetyki, Bulat Nigmatulin, poddał krytyce rosyjski aparat władzy, który obarczył winą za obecną sytuację. Już 11 lat nie ma w kraju rozwoju ekonomicznego. Kraj znajduje się w stanie stagnacji gospodarczej, zadeklarował Nigmatulin. Cytując doktora, ponad 80% kraju żyje poniżej progu ubóstwa, zmniejsza się rozrodczość i wielkość klasy średniej. Na dodatek wzrasta rozwarstwienie społeczne, które zbliża się do afrykańskiego poziomu.
Jednocześnie ilość miliarderów jest największa na świecie i powiększyła się o 15% między 2013 a 2018. Za ostatnie 30 lat straciliśmy 10 700 000 nienarodzonych dzieci, co jest ciosem w rosyjską cywilizację, porównywalnym z czasami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rezultatem ostatnich 30 lat pracy jest ciągłe niszczenie rosyjskiej cywilizacji. Koniec podsumowania. Cóż, mogę od siebie dodać, że jak dla mnie zabrakło jednej informacji. Kiedy mówił o rozwarstwieniu społecznym, które dogania poziom rodem z subsaharyjskiej Afryki, powinien był dodać, że w kwestii korupcji Rosja nie tylko dogoniła poziom afrykański, co w wielu przypadkach wyprzedziła, pozostawiła w tyle i od dawna gra w osobnej lidze. I chwała Bogu, bo korupcja w dyktaturach to największy sojusznik demokracji, co armia rosyjska udowadnia nam od ponad 160 dni. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Mogę teraz ucichnąć na parę dni, ponieważ będę dłubać kolejny materiał Girkina. A potem wrócimy do odpowiedzi na Q&A. Kto jeszcze nie zadał pytania? Zachęcam. Link w opisie. Dalej znowu coś z gospodarki. Może też zrobię jakiś kolejny zabawny materialik, jeśli w międzyczasie pęknie 30 tysięcy subów. I tak powolutku żyje się na tym całym YouTubie. Dziękuję i pozdrawiam.